Cześć, hej, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na recenzję tego maleństwa, czyli mobilnego hotspotu 3G M5350 od TP-Linka. Zapraszam. Ok, przyjrzyjmy się teraz urządzeniu. To maleństwo zaledwie ma 9 cm długości i 6 cm szerokości. Jego obudowa jest, jak producent podaje, w kształcie kamienia wygładzonego przez morze. Ta powierzchnia tutaj jest taka chropowata, natomiast fragmenty tutaj, ten czy ten, są pokryte takim błyszczącym plastikiem. Dlatego warto wspomnieć, że w tych miejscach mogą powstawać odciski naszych palców podczas korzystania. Obudowa ta w ręce trzyma się całkiem fajnie. Praktycznie całe urządzenie mieści się w dłoni. Z tyłu klapka pokryta jest również na środku błyszczącym plastikiem. Dodatkowo jeszcze bezbarwną folią ochronną. A dookoła, tak jak na przodzie, mamy plastik chropowaty. W górnej części mamy logo TP-Linka, a nad nim wyświetlacz OLED-owy, na którym wyświetlają nam się aktualne informacje co do naszego połączenia, stanu sieci, czy też liczbie podłączonych urządzeń odbierających sygnał Wi-Fi. Poniżej na przodzie mamy włącznik urządzenia. Na górze natomiast mamy gniazdo micro USB służące do ładowania hotspotu, a także jeżeli mamy zamontowaną w urządzeniu kartę pamięci micro SD, za pomocą tego złącza i kabla USB możemy przesyłać dane właśnie pomiędzy komputerem a tą kartą pamięci. I poza tym na obudowie nie ma żadnych włączników ani innych portów. Tak to wygląda. Klapka jak w telefonie komórkowym jest rozbieralna. Żeby to zrobić, musimy tutaj chwycić za ten fragment i solidnie pociągnąć. Dodam tutaj w tym miejscu, że naprawdę niełatwo to zrobić, aczkolwiek tym razem mi się udało. I zobaczcie, tak wygląda urządzenie w środku, tak to nazwijmy. Na klapce w wewnętrznej części mamy naklejkę z nazwą sieci bezprzewodowej oraz hasłem dostępu. Tu natomiast mamy baterię. Jak wspominałem, w rozpakowaniu urządzenia bateria ta ma 2000 mAh, 3,7 V. Logo TP-Linka w górnej części. Taka zwykła bateria. Poza tym urządzenie wygląda tak. Mamy kartę SIM. Jeżeli macie swoją kartę taką, czyli w formacie micro SIM, możecie zastosować adapter, tak jak ja, żeby ta karta mogła współpracować właśnie w tym urządzeniu. Poza tym, jak już wspominałem, oprócz gniazda karty SIM mamy gniazdo karty pamięci micro SD. Dzięki właśnie temu będziemy mogli korzystać z urządzenia również jako czytnika kart micro SD, czy też po prostu takiej swego rodzaju przenośnej pamięci. Poniżej mamy naklejkę z logiem firmy TP-Link oraz wszystkimi numerami, takimi jak numer seryjny urządzenia, adres MAC, czy też e-mail.
Podany mamy również model urządzenia, napięcie, z jakiego korzysta i adres IP do konfiguracji urządzenia. Tutaj w dolnej części mamy również przycisk reset. Jeżeli używamy urządzenia na jakiejś tam karcie SIM, potem chcemy na przykład odsprzedać urządzenie komuś lub też po prostu zmieniamy kartę SIM na inną z innej sieci, możemy zresetować urządzenie do stanu fabrycznego właśnie wciskając ten tutaj malutki przycisk w dolnej części. Co do załączonych akcesoriów, jak już wspominałem, w rozpakowaniu urządzenia są to jedynie wtyczka do gniazdka pod USB, wtyczka w kolorze białym bez loga producenta, taka zwykła, dosyć duża muszę powiedzieć, oraz kabel USB również w kolorze białym z widocznym tutaj w tej części logiem producenta. Mamy zwykłe USB do tej wtyczki oraz micro USB, które podłączamy właśnie do naszego urządzenia. Za pomocą tego zestawu możemy ładować hotspot 3G poprzez gniazdko, albo jeżeli chcemy, możemy bezpośrednio podłączyć kabel do laptopa czy do komputera stacjonarnego i za pomocą niego ładować nasze urządzenie. Kabel USB ma dokładną długość 80 cm. W zależności od użytkownika długość ta może być w porządku, może być za mała bądź za duża. Jeżeli chcemy, możemy taki kabel o dowolnej dla nas pasującej długości możemy sobie bez problemu dokupić. Aby włączyć urządzenie, wciskamy klawisz włączania i przytrzymujemy go mniej więcej 5 sekund. Wtedy inicjujemy uruchamianie urządzenia. Od tego momentu musimy nieco poczekać, by urządzenie przygotowało się do pracy. Mamy inicjowanie połączenia. I już po chwili mamy wyświetloną nazwę sieci. Co do wyświetlacza, jak już wspominałem, został on wykonany w technologii OLED. Jest on dość niewielki. Wyświetlają się na nim informacje w kolorze białym. Informacje takie jak na przykład w górnej części siła naszego sygnału, rodzaj połączenia 2G lub 3G, następnie status połączenia, to ten symbol kuli ziemskiej, następnie tryb połączenia, tutaj literka A się wyświetla informująca o tym, że tryb ten jest trybem automatycznym. Możemy też ustawić tryb manualny, wtedy będziemy mieli literkę M. Następnie Wi-Fi, czyli tutaj gdy podłączymy jakieś urządzenie, które będzie odbierało sygnał, koło napisu Wi-Fi będzie nam się wyświetlać cyferka informująca o liczbie podłączonych urządzeń. Następnie tutaj, gdzie ja mam wolny fragment, w tej części będzie nam się wyświetlać, jeżeli otrzymamy na naszą kartę wiadomość tekstową, będzie nam się wyświetlać koperta informująca właśnie o tym. I na samym końcu w górnej części mamy symbol baterii informujący o tym, ile tej baterii nam jeszcze pozostało, ile będziemy mogli pracować na tym urządzeniu. Dodam tutaj, że sprawdziłem to i faktycznie, tak jak producent podaje, urządzenie może pracować 7, a czasem nawet 8 godzin, tak jak było w moim przypadku, 8 godzin ciągłej pracy. Naprawdę ta informacja podana przez producenta jest autentyczna. Czas ładowania tego urządzenia wynosi mniej więcej 3 godziny. Także całkiem fajny wynik. Tutaj w środkowej części wyświetlacza mamy nazwę sieci komórkowej, z jakiej korzystamy, a w dolnej części mamy statystyki transmisji. Te dwie tutaj to są statystyki pobierania w danej chwili, statystyki wysyłania oraz
oraz informacja, która pokazuje nam, ile do tej pory wykorzystaliśmy pakietu, ile wykorzystaliśmy z pakietu danych. Co do poprawnej konfiguracji tego urządzenia, będzie o tym osobny film, do którego odnośnik będzie tutaj poniżej. Ok, znajdujemy się teraz na zewnątrz. Sprawdzimy, jak sygnał wysyłany przez Wi-Fi jest silny i z jakiej odległości bezproblemowo będziemy mogli się połączyć między smartfonem, ja tutaj będę używał Sony Xperia J, a TP-Link M5350. Pierwszy test wykonamy w odległości 10 metrów. Jesteśmy na zewnątrz, dlatego nie ma tu żadnej przeszkody, która mogłaby nam fałszować ten wynik. Ok, znajdujemy się w odległości 10 metrów od urządzenia. Z góry Was przepraszam za to, że się wszystko odbija od wyświetlacza, no ale niestety tak musi być, ja tego nie zmienię. I ok, odpalamy sobie program, który nam pokaże, jak silny jest ten sygnał. Wybieramy sobie sieć. I zobaczcie, w odległości 10 metrów jest to około minus 80 dB, czyli ten sygnał jest już troszkę słabszy. Zobaczmy sobie tutaj jeszcze wykres kanałów dokładnie. Mamy tak dokładnie. O, tu się pojawiła jakaś druga sieć. Około minus 80 paru tych decybeli. Wykres sygnału od czasu. Patrzymy na to czerwone. To czerwone jest naszym TP-Linkiem. To nie. Minus 76 decybel, minus 81 w tym momencie dokładnie decybela kanał drugi, 2417 MHz. Tak się prezentuje wynik z odległości 10 metrów. Przypomnę jeszcze dokładnie, zobaczcie, minus 70, no minus 80 parę teraz decybeli. Ok, teraz znajdujemy się w odległości 20 metrów od urządzenia. Mamy wybrany TP-Link M5, czyli nasze urządzenie, i zobaczcie, ten sygnał jest, myślę, porównywalny do odległości 10 metrów. Trochę to zaskakujące, no ale jak widzicie sami, tak jest. Minus 80 dB, minus 82, w tych granicach oscyluje ta siła sygnału. Teraz sprawdzimy sobie z odległości 30 metrów, czy ten sygnał się pogorszy i o ile. Ok, tym razem odległość 30 metrów, ten sam test, to samo urządzenie. Zobaczcie, teraz ta siła sygnału jest w granicach minus 85 do minus, zjeżdża powolniej w miarę na to szare pole. Wcześniej była minus około 86-7, no teraz nieco się polepszyła. Także myślę, że do poprzedniego, o, teraz wyszło na szare pole, teraz myślę, że jest porównywalna w miarę do tego poprzedniego testu. Sprawdzimy sobie teraz z odległości 40 metrów, jak to się zmieni. No i okej, tym razem odległość 40 metrów na wolnej przestrzeni od TP-Link M5350, i zobaczcie, ta siła oscyluje w granicach minus 95 około, no teraz spada minus 90, już prawie 8. Ten sygnał już widać, że się pogorszył. Tu sobie może jeszcze przejdziemy do tych wykresu kanałów. Zobaczcie, że faktycznie ten na czerwono TP-Link spadł w granicach minus 80 parę. Wracamy do miernika.
No, sami zobaczcie, że już mamy ten sygnał w granicach minus 90, już sięgający do minus 90, nawet 7, jak wcześniej mieliśmy okazję zobaczyć. Sprawdzimy teraz jeszcze z odległości 50 metrów, czy ten sygnał w ogóle będzie jeszcze wykrywalny. No okej, okay, jesteśmy w odległości 50 metrów od urządzenia i o dziwo ta sieć jeszcze nie zniknęła z listy tutaj sieci dostępnych. Minus 90, około 6, 7 wynosi ten sygnał, siła tego sygnału. Także o minus 90 teraz powiedziałbym, że 8 nawet. Sprawdzimy sobie ostatni test z odległości 60 metrów. Czy ten sygnał, o, może nie będzie trzeba, minus 100 sygnał, chociaż, o, już wrócił, oscyluje to właśnie granica minus 90, minus 100. Sprawdzimy sobie w odległości jeszcze 60 metrów jeszcze raz, czy ten sygnał będzie wykrywalny. Ok, jesteśmy w odległości 60 metrów od urządzenia, mamy urządzenie TP-Link M5 i zobaczcie, że to urządzenie przez chwilę w ogóle nie było wykrywane. W tym momencie ta siła sygnału jest w granicach, no już teraz spadła, ale była w granicach minus 95. No i tak jest teraz. Od czasu do czasu ona się pojawia. Faktycznie tutaj mamy ikonkę wskazującą, że ta sieć nadal jest połączona z urządzeniem. I słuchajcie, co prawda czasami w ogóle nie ma sygnału, ale z tej odległości jeszcze jako tako kontakt ten telefon z tym mobilnym routerem ma. Myślę, że na tym teście poprzestaniemy. Pomiar tych odległości i pomału przejdziemy do podsumowania. Co do testowanego przeze mnie sprzętu, TP-Link M5350, czyli ten mobilny router 3G, jest naprawdę małym urządzeniem mieszczącym się w każdej kieszeni, dlatego nie ma żadnego problemu z jego transportem ze względu na swoje minimalistyczne wymiary i swoją stylistykę wykonanie obudowy naprawdę przyciąga wzrok. Bardzo fajnie leży w dłoni ta powierzchnia przypominająca kamień wygładzony przez morze, kamień czarny. Naprawdę cieszy oko, fajnie takie coś w ogóle trzymać w ręce. Wielkim plusem tego urządzenia jest to, że współpracuje ono z siecią Aero2. Czyli ci, którzy są klientami tej sieci, będą, myślę, skłonieni do nabycia takiego hotspotu 3G, gdyż jak wspomniałem, te minimalistyczne wymiary i możliwość podłączenia do 10 odbiorników jest naprawdę fajnym rozwiązaniem dla posiadaczy takiego internetu mobilnego. Jak już wspominałem wcześniej, zastosowany wyświetlacz OLEDowy pokazuje wszystkie informacje istotne podczas korzystania z internetu, więc jeżeli choćby nawet mamy jakiś ograniczony transfer internetu, będziemy mogli na bieżąco monitorować wykorzystanie tego pakietu danych. Jeżeli chodzi o jakość i siłę wysyłanego sygnału Wi-Fi przez to urządzenie, jak sami widzieliście, do odległości około 60 metrów ta sieć jest wykrywana. Natomiast jeżeli chodzi o jakość tego połączenia internetowego, ten wynik nie jest zaskakujący, nie jest zachwycający, ale sami wiecie, że przecież mając takie maleństwo, nie będziemy pracować na tak dużych odległościach, tylko znacznie mniejszych. W odległości do 10 metrów to urządzenie zdaje naprawdę egzamin na 6 z plusem.
Siła sygnału jest wystarczająca i jakość tego połączenia naprawdę jest niezła. Bez problemu możemy przeglądać internet bez żadnych zacięć niepotrzebnych. To urządzenie na polskim rynku dostępne jest naprawdę od niedawna, jednakże już zyskało swoją rzeszę fanów. Jeżeli chodzi o cenę, na dzień dzisiejszy wynosi ona od 300 do 350 zł. Myślę jednak, że ta cena jest ceną odpowiednią jak na produkt takiej klasy i jeżeli chcecie mieć naprawdę dobry mobilny hotspot 3G, nie oszczędzajcie, lepiej wydać nieco więcej, a mieć produkt porządny, taki produkt świetny, jakim jest TP-Link M5350. Z mojej strony mogę Wam tylko polecić to urządzenie. Jeżeli chodzi o mobilność internetową, jest świetnym rozwiązaniem. Nie dość, że zachwyca swoim wyglądem, to jeszcze swoimi parametrami naprawdę ucieszy niejednego fanatyka mobilności i mobilnego internetu. Jeżeli chodzi o konfigurację tego urządzenia do pracy w danej sieci, filmik będzie dostępny na moim kanale, odnośnik będzie tutaj w dolnej części ekranu, więc zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego poradnika. Jeżeli chcecie przeczytać więcej o tym urządzeniu, zobaczyć jego zdjęcia, zapraszam Was na moją oficjalną stronę. Odnośnik do artykułu będzie dostępny tutaj na filmie, więc serdecznie Was tam zapraszam. No i na tą chwilę myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o recenzję TP-Link M5350. Zachęcam Was do nabycia tego urządzenia, gdyż przez cały ten czas moich testów wpadło mi to urządzenie naprawdę w oko i muszę je z tego miejsca bardzo pochwalić. Z Wami się żegnam, zapraszam do komentowania, do oceniania. Do następnego razu. Hej!